Lato sprzyja podróżom, ale bez względu na to, czy wybieracie małe czy duże podróże, warto zajrzeć, co pod maską piszczy, dosłownie i w przenośni. Bezpieczeństwo nie musi nas słono kosztować. Ważne, żeby wiedzieć, jak nie dać się oskubać. Jest Kamil. Dzień dobry. Cześć Kamilu. Cześć. Który o bezpieczeństwie podobno wie wszystko. Podobno. Mam nadzieję, że podzielisz się dzisiaj z nami tą wiedzą. Oczywiście. Zapraszam Cię na serwis. Kamilu, powiedziałeś, że statystycznie im nowszy samochód, tym potencjalnie mniejsze problemy, na jakie się narażam w drodze. Ale taki nowy samochód ma jeden zasadniczy mankament. Drogi serwis. Nie do końca. Koszty są do uniknięcia. Ale niewielu klientów wie. Niewielu klientów wie, dokładnie, ale warto wspomnieć o tym, że nie jesteś zobowiązana do 100% serwisu tylko i wyłącznie w autoryzowanym dealerskim serwisie. Dealerzy często próbują nas przekonać do tego, że jeśli skorzystamy z usług innego serwisu, to stracimy gwarancję. Oczywiście. Na pewno jest to kwestia również do zapoznania się z umową zakupu pojazdu. Warto do niej zajrzeć. Aczkolwiek nie jesteś zobowiązana do wykonywania 100% serwisu w salonie dealerskim. Możesz udać się do serwisu na przykład naszego i wykonać taką usługę, powiedzmy, znacznie taniej. Zrobiliśmy sobie tutaj taką szybką kalkulację i wyszło nam na to, że jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet 1/3 tej kwoty bazowej, jaką zapłacilibyśmy u dealera. Dokładnie, uśredniając jest to około 1/3 kosztów, jest to oczywiście niemało, aczkolwiek warto zapamiętać, że jest to kwota zależna od danego serwisu. Każdy serwis ma inną kwotę za roboczogodzinę. Wspomniałeś, że wybierasz się na wakacje. Przed takim wypadem na pewno warto by było sprawdzić kilka punktów w samochodzie, tak aby nic nie zaskoczyło Cię podczas trasy. Podstawowa sprawa. Ile mnie będzie kosztowała ta przyjemność? Myślę, że nie więcej niż Twój wypad z koleżanką na kawę i ciastko. Powiedzmy w okolicach 100 zł. Co się mieści w tej kwocie? W tej kwocie mieści się 20 podstawowych punktów stanu podzespołów pojazdu. Między innymi bardzo ważna kwestia, taka jak stan opon, stan płynów, czyli olej, płyn chłodniczy, stan elementów zawieszenia, między innymi stan amortyzatorów, stan sprężyn zawieszenia. Kamil, pod maską nic mi nie stuka, nic nie puka, więc ja właściwie mam pełne przekonanie, że ten samochód jest sprawny i że dojadę nim bezpiecznie na wakacje. No, nie do końca. Miejmy w głowie, że na ten moment nic się z autem nie dzieje, jednak no, na sezon urlopowy wydajemy dosyć dużo pieniędzy. Bardzo często ta trasa jest dość długa. Więc warto mieć taką 100% pewność, że auto dojedzie na miejsce. Również warto mieć na względzie, że nie wszystkie parametry jesteśmy w stanie sprawdzić gołym okiem. Tak jest, z zewnątrz pojazdu. Bardzo często zdarza się tak, że musimy pod auto wejść, jeżeli sprawdzamy stan zawieszenia. No, nie da się tego zrobić domowym sposobem. Chytry dwa razy traci. Wiem, że są drobne usterki, które nie naprawione na czas generują dodatkowe, niemałe koszty. Dokładnie. Bardzo często zdarza się tak, że klienci lekceważą małą usterkę. Niestety auto to pojazd mechaniczny i bardzo często zdarza się tak, że jedna mała usterka w dużym odstępie czasu generuje kolejną większą i bardziej kosztowną. Jak to wygląda w praktyce? Dla przykładu często zdarza się tak, że przyjeżdża do nas klient, oczywiście z wadą, powiedzmy, układu hamulcowego. Mało tego. Klient przyjeżdża do nas z diagnozą, na przykład, że do wymiany są klocki hamulcowe. Jednak po upływie 2-3 miesięcy jazdy z taką wadą, po rozebraniu części podzespołów samochodu, okazuje się, że tarcze są również do wymiany i podwaja to koszt. Uczuliłeś mnie już na to, że jeżeli przy jeździe na wprost samochód zaczyna ściągać na prawo lub na lewo, to jest to sygnał, że jak najszybciej należałoby odwiedzić serwis. Dokładnie. Jest to aspekt, który jest zauważalny podczas jazdy codziennej. Auto jest stworzone do tego, żeby jechać na wprost i żeby go nie ściągało w żadną ze stron. Warto mieć na względzie, że jeżeli coś nie tak dzieje się z autem, to tak naprawdę cały układ jezdny również na tym cierpi. Oczywiście zawsze można chwycić mocniej kierownicę w dłoń i przejeździć taką usterką kolejne 2 albo 3 miesiące. Oczywiście. Tak jak wcześniej wspomniałem, można również przejeździć 2-3 miesiące dłużej na zużytych klockach i później wymieniać komplet razem z tarczami. W przypadku geometrii jest podobnie? W przypadku geometrii jest podobnie, dokładnie.
Tak naprawdę geometria pojazdu ma wpływ na wszystkie podzespoły jezdne. Pamiętajmy, że po pierwsze jest to bezpieczeństwo, po drugie jest to komfort jazdy i po trzecie jest to szybkość zużywania się podzespołów, chociażby takich jak opon. A opony często jest to dość kosztowna sprawa. Na dodatek wymieniane parami. Na dodatek wymieniane parami, dokładnie, ale najważniejszy aspekt to bezpieczeństwo. Niestety nasze polskie drogi nie służą elementom zawieszenia. Bardzo często zdarza się tak, że geometrię pojazdu wypadałoby ustawiać tak naprawdę sezonowo, co rok, gwoli ścisłości i tak, żeby mieć pewność, że wszystko jest utrzymane w normach. No i na koniec rzecz, która być może nie wpływa na bezpieczeństwo, ale wpływa na komfort jazdy. Klimatyzacja sprawna, odgrzybiona. Tu się nie zgodzę. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo użytkowania układu klimatyzacji, miejmy na uwadze również nasze zdrowie. Serwis klimatyzacji to nie tylko dobicie całego układu, ale również odgrzybienie układu wraz z wymianą filtra kabinowego. Pomyśl, że bardzo często zdarza się tak, że w aucie spędzamy bardzo długie dystanse, bardzo wiele godzin. Jeżeli układ jest zagrzybiony, mówiąc wprost niezdrowy i wdychamy to powietrze przez kilkanaście godzin, ma to również wpływ na nasze zdrowie. Może się okazać, że przyjeżdżamy na wakacje i na start fundujemy sobie chorobę. Dokładnie. Jeżeli mamy w aucie przekroczoną temperaturę, również powoduje to ogromny dyskomfort. Po kilku godzinach jazdy tak naprawdę jesteśmy totalnie wypompowani, bez sił, bez ochoty na jakikolwiek odpoczynek. To z kolei wpływa na koncentrację, no a koncentracja to nic innego jak nasze bezpieczeństwo. Dokładnie tak. A każdy jadąc na wakacje chce je wykorzystać w 100%.